Dzień dobry Państwu. Witamy serdecznie w 26. odcinku podcastu Łódzkie Historie. I witają się z Wami dzisiaj trochę smutni, trochę tacy nostalgiczni pracownicy Centrum Dialogu. Zaraz wyjaśnię, skąd ten smutek, zwłaszcza we mnie. Ale na razie powiemy dzień dobry i witają się z Wami Adam Ściarek, Michał Adamiak i Justyna Tomaszewska. Proszę Państwa, pora, żebyśmy chyba powiedzieli to głośno i wyraźnie. Nie dam rady chyba. Adam Sitarek nas zostawia, opuszcza naszą wspaniałą rodzinę, ale nie na zawsze, bo obiecał, że będziemy się spotykać na podcastach przynajmniej raz w miesiącu i teraz jak już jest to głośno powiedziane, to już Adamie nie masz wyjścia. Tak, nie ma wyjścia, ale tutaj myślę, że te doświadczenia zdobyte i podcastowe i wszystkie inne są bezcenne i na pewno pozostaną ze mną na zawsze. No będzie nam Ciebie brakowało i mówię to bez żadnej ściemy i złośliwości, bo tworzyliśmy razem fajną ekipę, no i teraz trzeba się nauczyć żyć na nowo bez Adama, co nie będzie łatwe. Ale żebyście Państwo też nie byli tacy smutni, Adama jeszcze usłyszycie. Na razie ja się z Adamem żegnam, ponieważ ja jadę na krótkie wakacje i następne podcasty będą beze mnie, ale jeszcze jeden z Adamem przed Wami. Czyżbyś jechała do Zanzibaru morsować? Prawie że. Jadę daleko. Mam nadzieję, że będzie pięknie, więc zobaczymy. Wrócę cała i zdrowa, obiecuję. Opalona, żebyś wróciła. To na pewno. Dobrze, ale już do głównego tematu, ponieważ jakiś czas temu rozpoczęliśmy w naszych podcastach cykl o dzielnicach. Opowiedzieliśmy już Państwu o Górnej, opowiedzieliśmy o Rudzie Pabianickiej, o Rytkini. O czymś jeszcze mówiliśmy? Widzew. Był odcinek o Widzewie. Był odcinek o Widzewie. No a dzisiaj po dosyć potężnej rozmowie i wymianie zdań na naszej tajnej grupce będziemy mówili o Polesiu. Polesie, tak. Myślę, że jedna z najciekawszych, nie chcę wartościować, ale tak mi się wydaje, może to ze względu na osobiste doświadczenia i historię, jedna z ciekawszych dzielnic Łodzi, miejsc, które naprawdę ma bardzo bogatą historię, i miejsc, które, o którym też trochę mówiliśmy, no bo Rytkinia jest częścią Polesia, tak formalnie chyba, o ile mi się wydaje, ale to stare Polesie i w ogóle historia tej części Łodzi myślę, że też jest unikalna, bogata w ciekawostki, chociaż nie wiem, czy sięgają neolitu. Tutaj przyznam, że nie znalazłem takich tropów poza tymi tropami rytkińskimi, ale o tym już wcześniej mówiliśmy. Tak, ale Polesie jest bardzo ciekawe i myślę, że warto opowiedzieć trochę o tej dzielnicy, która pozostaje mimo wszystko trochę w cieniu rewitalizowanego Śródmieścia. My chyba dzisiaj głównie to się skupimy na starym Polesiu, tym tak zwanym, no bo tutaj też zaraz się okaże, że te wszystkie inne dalsze części Polesia też mają swoją własną historię, być może neolityczną, więc nie chciałbym Ci zabierać tej przyjemności zgłębiania tych wykopalisk Kajolewa czy tam jakichś innych dalszych miejsc. A skupimy się na tej właśnie takiej bardziej zbliżonej do Śródmieścia, tam kończącej się na torach, zdaje się, tak, kolejowych, więc to będzie Aleja Włókniarzy tej części. Przynajmniej ja tak zrozumiałem naszą grupkę, nie wiem teraz, czy nie ograniczam za bardzo waszego... Nie, dobrze, tak, tak, historycznie tak. Ja się tak, historycznie, to w ogóle, tak. Historycznie tak, dobrze, czyli to się zgadza. Ja w ogóle jestem, tak sobie myślę, że bardzo późno to Polesie robimy, bo wszystkie dotychczasowe dzielnice, które opisywaliśmy, miały swoją jakąś taką historię, przeszłość w małych wioskach, które były dookoła Łodzi, które jakby były w ten sposób włączane do miasta, a Polesie to jest zupełnie inna historia, tak? Tego już urbanizacji, zresztą sama nazwa jest myląca, Polesie, bo ona też jest powstała dużo później, bo pierwotnie to właśnie są te takie budynki, czy w ogóle zagospodarowane tereny, trochę w takim oddolnym znaczeniu, czyli bez planu żadnego urbanistycznego, tam nie było żadnych wiosek, żadnych wcześniejszych zabudowań, tylko po prostu w trakcie rozwijania się Łodzi potrzebne były kolejne obszary pod nowych mieszkańców i ten rozwój Polesia to jest głównie druga połowa XIX wieku. Wcześniej tam zdaje się były jakieś takie posesje tkaczy lnu, czy w ogóle ludzi, którzy len hodowali przy swoich domach i dlatego tam zdaje się ta siatka ulic jest taka dziwna.
to bym ktoś, kto mieszka na Polesie, mógłby potwierdzić, czy ta siatka ulic jest taka nieprosta, załamana, czy ja kłamę teraz. Nie, znaczy nie kłamiesz, to jest też bardzo ciekawa historia, bo jakby podsumowując twoje, to co powiedziałeś, faktycznie ten rozwój Polesia to jest jakby ten drugi moment. No, a przez pierwsze, powiedzmy, te dziesięciolecia XIX wieku Łódź bardziej rozwijała się w kierunku wschodnim. I o tym mówiliśmy, o tej regulacji miasta na wschód, w kierunku Widzewa, Parku Źródliska i tamtych rejonów. Oczywiście przede wszystkim rozwija się też na osi północ-południe. A te zachodnie dzielnice, czy zachodnia część miasta była pozostawiona właśnie w zasadzie w sposób taki nieużywany, czyli frontem przy ulicy Wólczańskiej stały domy, o których ty mówiłeś, one ogrodami kończyły się gdzieś na wysokości dzisiejszej ulicy Żeromskiego i przez wiele kolejnych dziesięcioleci w zasadzie tak to Polesie wyglądało, że dalej to już nic takiego nie było, poza polami uprawnymi mieszczan, łodzian, którzy mieli tam te pola uprawne jeszcze sięgające czasów średniowiecznych. I właśnie te pola uprawne i te granice działek między polami uprawnymi, czy miedzę, jakbyśmy to nazwali, niejednokrotnie nie przebiegały tak jak wyregulowana Łódź, czyli pod kątem prostym, ale właśnie skosem z kierunku północno-wschodniego na południowo-zachodni. I to widać jeszcze przy niektórych posesjach czy tych kamienicach i oficynach przy ulicy Piotrkowskiej, ale to sięga właśnie aż ulicy Wólczańskiej i Żeromskiego, kiedy te podziały. No i to wszystko się zmienia bardzo szybko w połowie XIX wieku, tak jak powiedziałeś, druga połowa XIX wieku. Bodajże w 1859 roku podejmują władze miasta decyzję o tym, by wyznaczyć ulicę tak, no po pierwsze dla celów komunikacyjnych, a po drugie też dla wyznaczenia kolejnych działek pod zabudowę właśnie na zachód od Wólczańskiej. I stąd wyznaczane są właśnie ulica Żeromskiego, później ulica Lipowa, dlatego że tam rosło, akurat był taki zagajnik lipowy w tym miejscu. No i kolejne ulice, w tym ulice prowadzące w głąb tej Puszczy Łódzkiej, czyli ulica Zielona, która prowadziła, tak jak nazwa mówi, do Zielonego Lasu. W ogóle te nazwy ulic na Polesiu są bardzo znaczące. I sama ulica Wólczańska, która jest szczególnie bliska mojemu sercu, gdyż większość życia na Wólce, prowadziła przecież do wsi o tej nazwy Wólka i podobnie te inne nazwy, o których Adam już wspomniałeś, Lipowa, Łąkowa, Zielona, czy nawet Zielony Rynek, zwany też kiedyś Wiązowym Rynkiem, to wszystko się łączy z tym terenem, który kiedyś po prostu był lasem. Był terenem zielonym, gdzie ta nazwa Polesie, jak ją sobie ładnie przeczytamy, nie jest przypadkowa, także mieszkamy w takiej, znaczy mieszkam, ja mieszkam, ja mieszkam w takiej dzielnicy Łodzi, która dzisiaj może mało się kojarzy z zielenią niestety, bo jednak ciągle mało. I te parki kieszonkowe, które teraz powstają i wonerfy na Polesiu cieszą mnie bardzo, ale kiedyś to musiało wyglądać rzeczywiście zupełnie inaczej i ta zieleń musiała się przebijać. Zresztą też częścią dużą Polesia jest Park na Zdrowiu, który przecież Polesie Konstantynowskie, cały ten park i ten rezerwat, też jedne takie zielone płuca Łodzi. My mamy kilka takich części naszego miasta, które z tej zieloności słyną, no a Polesie jest chyba jedno z takich bardziej charakterystycznych. Zresztą jeden z moich ulubionych parków na Zdrowiu. A wiecie, dlaczego się mówi na Zdrowie? Dlaczego? Kiedyś było, jak była ta Łódź Fabryczna taka w rozkwicie, to tam właśnie na Polesiu, w miejscu, w którym dzisiaj jest park, powstało takie osiedle i był to slogan reklamowy. Jedź po zdrowie od Łodzi Fabrycznej. I zostało właśnie, tak się przyjęło, że potem się tramwaje zostały puszczone i się jechało na zdrowie właśnie do tych zielonej części miasta. W sumie chyba jest to jeden z tych parków, który jeszcze jest pozostałością Puszczy Łódzkiej i jest w zasadzie no, niedaleko centrum miasta. Nie trzeba jechać na obrzeża. Jeszcze a propos ulic chciałem dodać, bo to jest też ciekawe, właśnie te ulice na Polesiu, mimo iż krzyżują się tak jak na Manhattanie w zasadzie pod kątem prostym, nie brakuje wśród tych ulic też takich pewnych bardzo ciekawych, bym powiedział, miejsc czy interesujących. I chyba jednym z najbardziej charakterystycznych, ja myślę, że przynajmniej dla mnie, też mieszkałem wiele lat na ulicy Żeromskiego, są takie dwa charakterystyczne punkty na Starym Polesiu. Pierwszy to jest dawna ulica Zakątna, czyli to skrzyżowanie Lipowej i 1 Maja. To jest ulica z Harry'ego Pottera.
ulica z Harry'ego Pottera, tak? Nie polecam rozpędzać się samochodem i wjeżdżać, tak jak na stacji kolejowej Harry Potter wbiegał. Filar. I też bardzo, bardzo interesujące miejsce, takie nieoczywiste, które wynikało po prostu z potrzeby połączenia takich trochę dziko tworzonych czy tworzonych przez mieszkańców, tak jak dzisiaj na osiedlach się widzi wydeptane ścieżki po trawnikach, bo tak mieszkańcy, tak wtedy te ulice też się tworzyły. Wtedy, mówię, to jest druga połowa XIX wieku. A drugie to jest ten łuk na szosie konstantynowskiej, czyli na ulicy Legionów przy ulicy skrzyżowaniu z ulicą Żeromskiego, tam gdzie zaczyna się ulica Żeromskiego. Tam jest też najstarszy łódzki takie przejście dla pieszych w bruku zrobione z kostki brukowej. Ono też już ma około 100 lat albo nawet chyba więcej, o ile dobrze pamiętam, więc to jest naprawdę bardzo ciekawe miejsce. Dodam, że właśnie to miejsce, jeżeli Państwo bardzo pilnie oglądają serial Król, to to miejsce wielokrotnie w tym serialu się pojawia, to skrzyżowanie właśnie Legionów z ulicą Żeromskiego. Tam zresztą piękna narożna kamienica, która kiedyś miała taką piękną wieżyczkę, dzisiaj już trochę uboższa w detal i w dekor, ale myślę, że to też jest naprawdę urokliwe miejsce i miejsce, które kiedyś cieszyło się bardzo złą sławą ze względu na no, takie trochę niezbyt bezpieczną okolicę, a dzisiaj wydaje mi się, że to wszystko się poprawia. No, tamta część w ogóle się bardzo zmieniła, bo nie wiem, czy Państwo, czy też Wy zauważyliście, że tam powstało nowe osiedle, bloki, remontowana jest ulica Legionów, także powoli też no, odczarowujemy tą część miasta, bo rzeczywiście no, chyba wiemy, jak się mówi potocznie w Łodzi na Polesie. Nie? ŁKS Polesie, to my chłopaki w dresie? No, to też. No Patolesie, no. Nie słyszeliście nigdy określenia Patolesie? Patolesie mamy tymi ustami po takich brzydkich słowach? Naprawdę? Mnie wolno, ja dziewucha z Polesia. Znaczy, ja uwielbiam w ogóle tą dzielnicę. Naprawdę nie słyszeliście o Patolesiu? Nie. No ja nie wiem, z kim ja pracuję. Chłopaki z dobrych domów, wykształceni. Z Żeromskiego. A słuchajcie, jeszcze a propos Polesia, bo tam Polesie też jest bogate poza tymi samą siatką ulic, to stare Polesie. Tutaj też mimo wszystko znajduje się wiele naprawdę bardzo ciekawych zabytków i obiektów. Myślę, że warto może Państwa zachęcić, słuchaczy naszych, do tego, żeby przespacerowali się Polesiem i zobaczyli nie tylko te odnowione ulice, na przykład właśnie 1 maja przy Ja Akademii. Nawet bym powiedziała, że zwłaszcza te ulice, których ulicy. Nie znamy. No to, ale też właśnie to rzeczywiście 1 ulicy. Maja to jest kojarzone i często przejeżdżamy Gdańską, to się tam rzuci okiem na pałace i czy przy Więckowskiego, ale ja uwielbiam spacerować po Polesiu, zwłaszcza po tych małych uliczkach, bo tam są, tak jak powiedziałeś, prawdziwe skarby. Ja na przykład bardzo lubię, polecam spacer ulicą Kopernika. Tam jest w zasadzie, co kamienica, to jest coś do odkrycia. To jest jedna z ciekawszych ulic w Łodzi, a też uważam, że niedoceniana. Absolutnie. Kiedyś miałem marzenie, żeby mieszkać na Kopernika, bo to jest nie tylko te zakłady tytoniowe dawne, ale wcześniej te takie małe zakłady przemysłowe, fabryki, które są tam właśnie w okolicy Łąkowej i te piękne kamienice właśnie przy Lipowej czy bliżej przy Żeromskiego. To naprawdę super miejsce. Biblioteka przy Gdańskiej, która też, no można powiedzieć, to jest ta granica między Polesiem a Śródmieściem, to ulica Kopernika naprawdę jest piękna, ale moim zdaniem, jak ja jeżdżę czasem przez Polesie, czy przechodzę przez Polesie, to spacerując na przykład ulicą 1 Maja właśnie za Lipową przed Gdańską, ja mam wrażenie, że jestem na Dolnym Manhattanie, bo mniej więcej tam też są takie miejsca, że wysokie kamienice, drzewa ładnie wysokie rosnące i co jakiś czas na przykład takie boisko szkolne gdzieś pomiędzy kamienicami. Więc naprawdę moim zdaniem to jest bardzo urokliwe miejsce i miejsce, które jest bogate, tak jak powiedziałem, w takie ciekawe zabytki. Nie mówię już na przykład, wracając do Kopernika, o przychodni weterynaryjnej, która jest najstarszą tego typu placówką w Królestwie Polskim, tak? Więc to też jest tą piękną rzeźbą konia, którego ja podziwiałem jeżdżąc jeszcze tramwajem jako dziecko do szkoły tamtędy. Później chociażby piękny pałac Poznańskiego, który jest siedzibą Akademii Muzycznej. Zaraz obok drugi pałac, który mieści Muzeum Sztuki w Łodzi, MS1. Ja tych zabytków, zaraz obok willa przy ulicy Gdańskiej, tak? Niestety niszczejące, ale to są siedziba dawnej żandarmerii wojskowej Gdańska, tak, to prawda. Narutowicza. Też niesamowicie porośnięte bluszczem, taka tajemniczy obiekt, tak? Tych obiektów jest sporo. Zaraz dalej, idąc Gdańską po prawej stronie dawna mykwa żydowska, na której jeszcze do dzisiaj są widoczne ślady
SS, tak? Te dwa runy, No, bo tam właściwie się chyba Jupiter Jugend. Gdańska to w zasadzie budynek obok budynku, bo mamy tam też przepiękny modernizm, którego jesteś fanem. I mamy Tesco, które znajduje się też w dawnym magazynie i to też jest nietypowe jak na taki sklep spożywczy. A wie, nie wiem, czy wiecie, że przy ulicy Kopernika znajduje się najstarszy zabytek w Łodzi. To jest odcisk łapy psa? Tak jest. To jest początek szlaku Prima Aprilisowego w Łodzi, który chyba nie miał rozwinięcia z tego, co kojarzę, ale został tam rzeczywiście odcisk łapy psa z czasów Mikołaja Kopernika powieszony. Stąd właśnie jest na ulicy Kopernika. Tak, zachęcam. Pamiętam, robiliśmy spacer po Polesiu i to było miejsce właśnie takie dla większości naszych spacerowiczów. A była to dosyć pokaźna grupa. Pamiętam, zebraliśmy się pod kościołem Matki Boskiej Zwycięskiej przy Oczywiście. Łąkowej, też piękny zresztą kościół. To większość uczestników tego spaceru za każdym razem mówiła, że to są zupełnie nowe rzeczy dla nich. Więc ja myślę, że Polesie jest dzielnicą z ogromnym potencjałem. No dobra, nachwaliliśmy się Tak, bardzo tego Michał, Polesia. powiedz coś. Kubeł zimnej wody. Cóż mogę dodać, no zachwalacie tutaj, jakby każdy chce mieszkać na Polesiu. No dobrze, no pa Polesie, to mieszkajmy tam. Tobie nie wolno tak mówić, bo nie jesteś z Polesia. Ja się nie nabijam ze Stoków. Nie, wcale, nikt się nie nabija ze Stoków, absolutnie. Ale Michał, ale ty znasz Polesie? Czy tylko tak przejazdem w drodze, na przykład na Kaliski się najczęściej, jak ktoś nie musi, albo dla Atlas Areny? Znaczy nie, no, raczej przejazdem, tak, no coś tam, jakby wszystkie rzeczy, które pewnie o nim wiem, są takie oczywiste i Adam już je powiedział w swoim 15-minutowym monologu, no ale jakby rozumiemy, że No Adam dajmy mu. Tak tęskni za, już tęskni na zapas, chce tak się wygadać, żeby potem nie musieć mówić, nie? Dla mnie to jest fenomen Polesia, polega na tym, że tam jest wszystko obok siebie, że to jest takie, jakby pokazuje, że jak się nie stara się uregulować w żaden sposób aktami prawnymi zabudowy, no to ona może dać bardzo ciekawe i świetne efekty. I tutaj właśnie mamy Pałace Poznańskiego, obok mamy fabryki, obok kamienicy, to jest wszystko takie skomasowane w samym Śródmieściu, nie? Że jakby nie spodziewałem się, że tak to może wyglądać. Natomiast Tak, jest oczywiście Polesie głównie w biegu, czy to do biblioteki wojewódzkiej, na studiach, czy tam, no, w tak zwanym międzyczasie też na studiach. No tak, to takie miasto w mieście. Rzeczywiście mamy tutaj wszystko, bo są też te rynki, które miały tutaj ważną funkcję. Do dzisiaj mają. Nawet wczoraj rozmawiałam z moją mamą o tym, że mieszkamy w zasadzie w centrum miasta i brakuje nam takiego spożywczego. Nie wiem, czy wiecie, o czym myślę, że mamy rynek tylko tak naprawdę, a nie mamy takiego sklepu, bo jednak Piotrkowska poza jakimiś tam żabkami, no to nie może nas uraczyć jakimś takim lepszym sklepem, więc tutaj ten rynek, który uwielbiamy i rzeczywiście często się tam chodzi, to też spełnił przecież ważne funkcje zawsze. W ogóle Barlicki, nie wiem, jak Państwo mówicie, jak Wy mówicie, rynek zielony, wiązowy, Plac Barlickiego? Ja na Barlicki zawsze chodziłem. No ja też na Nawet Barlicki. Nie na Barlickiego, tylko na Barlicki w takiej Ja też dziwnej, na Barlicki. To samo mam. Dziwnej odmawie. Tak. Ale moja babcia, która mieszkała tam od 1945 roku na Żeromskiego, to mówiła o Zielonym Rynku. I zawsze Tak, mówiła się na Legionów Obrońców Stalingradu, tak? To są te nazwy. No to są te pokoleniowe różnice, tak. Ostatnio już robiłam taką ciekawą sondę na Instagramie. Andrzeja czy Struga? Oczywiście, że Andrzeja. Ba. Na Budzianin. Andrzeja wszystko jest. Ten stoczanin. Tak, no tak, oczywiście, ja po prostu tak, no jakby człowiek nie z miasta, ze wsi, to tylko się staczasz. Chyba tydzień ulicy, to dla mnie już jest, wiesz, ja to sobie nie, ale mówisz Struga? Spotykasz się przy Struga czy przy Andrzeja? Przy Struga, ale rozumiem, gdzie jest Andrzej. Ale większość ludzi przy Struga jednak, rzeczywiście. Naprawdę? Tak, ja też byłam zaskoczona, bo ja... Ale to też wydaje mi się, że to zależy od miejsca zamieszkania po prostu. Bo u mnie w domu zawsze się mówiło Andrzeja. U mnie też. Ja w ogóle to jest jakby z mlekiem nie. matki. Nawet kiedyś mi pani zapytała w tramwaju, gdzie ma wysiąść, jak chce iść na Struga, to się musiałam chwileczkę tak zastanowić, o co ona mnie pyta, nie? Bo to... ale chciałam coś innego powiedzieć i mi wybiło to Andrzeja Ja muszę, Struga. Skoro mówimy tak trochę powiedzieliśmy o zabytkach, to jeszcze warto tak z tych historycznych rzeczy, bo to myślę, że może interesować naszych słuchaczy. To po pierwsze fakt, że Polesie jako dzielnica w zasadzie nie przekraczała granic kolei obwodowej aż do dwudziestolecia międzywojennego. Ona się rozrastała wewnątrz tutaj tej
no tak jak przebiegały wówczas granice naszego miasta i dopiero później się rozwinęła w okresie dwudziestolecia międzywojennego właśnie wraz z budową osiedla Montfiła Mazowieckiego. Wiedziałem, wiedziałem, że nie wytrzyma. No bo to jest niesamowite osiedle, piękne osiedle, które w taki modernistyczny sposób pokazuje tego ducha szklanych domów, ja bym to nazwał trochę, tak, z przedwiośnia, to co Żeromski pisał, aczkolwiek ja z nim trochę mam na pieńku, ale... Ja się zawiodłem, znaczy generalnie to porównywanie do szklanych domów moim zdaniem jest krzywdzące, bo spodziewałem się czegoś bardziej szklanno-domowego, a to takie, no, domy zwykłe. Nie no, piękne te bloki, które miały być dla kadry urzędni, dla robotników, a okazało się, że robotników nie stać. No i tak niestety bywa brzydkie tutaj. To one nie są, ale jeśli mówisz o szklanych domach, to jakby w mojej głowie to inaczej wygląda. No są przecież te od strony ulicy Odmani, tam takie te całe tarasy takie oszklone, no to też jest ciekawe. No może od Srebrzyńskiej tego nie widać, ale wydaje mi się, no nie wiem, ja zachęcam do spaceru szlakiem Montfiła Mireckiego, żeby jeszcze zahaczyć o park, może nie wieczorem, bo tam ostatnio bywa niebezpiecznie, ale zahaczyć o park i przejść się tym osiedlem, to naprawdę piękne, nowoczesne, pokazuje, jak jeszcze 80-90 lat temu myślano właśnie na temat tego, jak powinno wyglądać budownictwo mieszkaniowe, tak zwana mieszkaniówka, i to jest całkiem rozsądne i logiczne, czego dzisiejsi deweloperzy czy patodeweloperka mogłyby się uczyć od budowniczych tamtego czasu. Po lesie musimy koniecznie powiedzieć chyba o tych lasach. No ja to myślałem, że od tego zaczniesz, jako od takiego najbliżej neolitu, tego rezerwatu, ale to widzę, że... Fabryka. Zmieniasz zupełnie swój imidż. Oj, zostaw go, on może to ciężko znosi, to rozstanie. Las, Michał, opowiedz o lesie. No las jest trochę jak koń. Jaki jest las, każdy widzi. No generalnie historia z lasem jest taka, że był las za tą koleją. No i generalnie część z tego lasu została wykarczowana przez okolicznych mieszkańców w czasie I wojny światowej w celu, no jak się pewnie wszyscy spodziewamy, opału i jakby potrzeby drzewa. Co później zresztą pozwoliło tam też stawiać czy rozbudowywać się po lesiu w tą stronę, bo już było wykarczowane. No i na terenie tego lasu powstał park. To będzie park na Zdrowiu, tak? To będzie ten i oczywiście trochę, bo to jest taki park poleśny, trochę jak park 3 maja, ale generalnie został trochę oczywiście poskromiony przez człowieka, ale wydzielono tam też kawałek takiego rezerwatu, który jest zupełnie nieruszony przez człowieka i to jest taki las, który ma pokazywać, jak wyglądały te tereny zapiastów podobno, więc już jeszcze w średniowieczu wczesnym, nie wiem czy jeszcze wcześniej, to już Adam musiał coś powiedzieć na ten temat, ale on uparcie milczy, więc cofniemy się tylko do piastów dzisiaj. Więc ten rezerwat można zobaczyć chyba tylko z ogrodzenia, tam nie ma wstępu za bardzo, ale można zobaczyć, jak to wyglądało i jak ten las, z jakich gatunków drzew się głównie chyba składał, bo jeśli kogoś to interesuje, to może sobie właśnie zobaczyć. To, co jest chyba ważne w tym rezerwacie, to fakt, że jest to jeden z najstarszych rezerwatów, jaki w ogóle powstał. To jest 23 maja 1930 roku. To jest decyzja o utworzeniu tego rezerwatu. On zaczął być grodzony w latach 50. już po II wojnie światowej. Właśnie tak jak mówisz, idea jest ocalenia tego starego lasu, tej starej tkanki, jak wyglądała to ta część. To jest bardzo ciekawe też, że ten rezerwat stał się naprawdę takim miejscem, gdzie wiele roślin i zwierząt w tych trudnych, nieżyczliwych naturze czasach naprawdę no, rozkwita. To jest myślę, że bardzo, bardzo ważne. I to potwierdza, że ten obok Lasu Łagiewnickiego, ten kompleks parków na Zdrowiu i lasu rezerwatu Polesie Konstantynowskie są takimi, to jest drugie płuco Łodzi, tak bym powiedział. No i też unikatowe jest to, że to jest rezerwat w środku miasta. No i spotykają się tam dwie rzeki, bardzo ważne dla Łodzi, Łódka i Bałutka, także to też jest takie łódzkie. Nawet się zarymowało, Łódka i Bałutka. Tak, ja zachęcam też do wybrania się do parku na Zdrowie, do Polesia Konstantynowskiego, do tego rezerwatu nie można wejść, aczkolwiek ja pamiętam, że w jednym miejscu był ten szczebelek taki wyłamany, jako dziecko można było. Nie zachęcajmy do tego, bo jeszcze... Zajrzeć, ale tam...
Tak, Dajmy trzeba spokój. uważać, bo te drzewa tam Na są tym. pozostawione, powalone, połamane, więc to jest niezbyt bezpieczny taki spacer, tak. Lepiej nie wchodzić, ale oglądać z zewnątrz. No na W ogóle Zdrowiu nie w ogóle wchodzić. jest dużo atrakcji, bo mamy przecież i zoo, ogród botaniczny, lunapark, który wygląda zupełnie inaczej niż za czasów naszej szumnej młodości. Mamy fale, więc też tak byśmy może apelowali, żeby jak mnie to, mam taką refleksję, nie wiem, wy tak dużo nie robicie zajęć dla małych dzieci, jak ja prowadzę lekcje o Łodzi dla takich przedszkolaków czy pierwszych klas podstawówki, to w zasadzie ta część Łodzi kojarzy się tylko z falą. Więc taki apel do rodziców, żeby może niekoniecznie tylko autem na parking i basen, a potem do auta i do domu, tylko można przejść się po tym Zdrowiu. Tam zresztą teraz jest bieżnia, chyba zrobiona z budżetu obywatelskiego, także całkiem wygodnie się podobno biega. Nie wiem, bo nie biegam. Nie no, wygodne, to jest w ogóle niesamowite miejsce, bo są te pętle takie z odcinkami, to jest absolutnie ciekawe i zagospodarowane miejsce. Ten park też jest miejscem, w którym można odnaleźć kilka takich historycznych ciekawostek. Jest pomnik dedykowany łódzkim powstańcom styczniowym. Jest pomnik czynu rewolucyjnego w miejscu, gdzie byli rozstrzeliwani łódzcy robotnicy w 1905 roku, czy powstańcy styczniowi, czy więźniowie carskich więzień. Zresztą ten pomnik jest też bardzo ciekawy, niesamowity. Cieszę się, że ocalał z tego szaleństwa dekomunizującego wszystko w naszej przestrzeni publicznej, bo sam pomnik jest ciekawy, ale też jako miejsce, gdzie można po prostu fajnie się pobawić z dziećmi i pojeździć rowerem z takiej szerokiej górki, więc to też jest bardzo, bardzo fajne. Te stawy, to jest naprawdę bardzo ciekawe miejsce wypoczynku i rekreacji. Chyba jakby wypełnia swoją ideę, którą jeszcze w latach 20., 30. przed wojną, czyli właśnie tego zdrowia, tak? Pojechanie po zdrowie z tej ciasnej, dusznej łodzi. Polecamy bardzo. Polecamy spacery po Polesiu. Też jak tak rozmawialiśmy o tym, co warto zobaczyć, to sobie tak pomyślałam, że Polesie to jest rzeczywiście taka łódź w pigułce, bo mamy tam w zasadzie wszystko, bo są i fabryki, i piękne parki, i kamienice, i pałace, secesja, modernizm, jakieś detale. Nasza gościni Maria Nowakowska, którą możecie Państwo wysłuchać w poprzednich podcastach, w swojej książce Łódzkie detale zawarła cały rozdział o detalach Polesia, bo tutaj są przecież i sowy, i diabeł jest, i anioły, i koń, i mnóstwo innych fajnych rzeczy. Przepiękna willa secesyjna przecież przy ulicy Włóczańskiej, dawny pałac Indermanów, także tych spacerów jest bardzo dużo, a przy tej okazji muszę też pozdrowić Olę, która od niedawna jest w Łodzi i na Karolew mówi Karolkowo. I to już chyba zostanie też ze mną przynajmniej do końca życia i z moimi przyjaciółmi. Więc Ola, dla ciebie Karolkowo. Adam, bardzo ci dziękuję. To był fajny czas. Przyjacielu, bracie. Dobrze, że się jeszcze spotkamy na szlaku łódzkim. Jestem tego pewna. Ja też jestem pewien. Bardzo dziękuję Państwu, dziękuję Wam i zapraszamy na kolejne podcasty z cyklu Gramy Łódzkie dalej, Historie. proszę Państwa. Mało tego, możemy już, Michał, zapowiedzieć, co szykujemy, bo w związku z odejściem Adama kończy się etap wstrzymywania koni i już niedługo będziemy mogli Państwa zaprosić na stronę naszego podcastu. Tak, Adaś? Ty nawet nie wiesz, to miała być niespodzianka. Wow. Chcemy rozwinąć trochę podcast, ponieważ nie ukrywamy, że jest to bardzo, bardzo lubimy do Państwa opowiadać o naszym pięknym mieście, więc chcemy trochę rozwinąć te opowieści, będziemy dawać zdjęcia, jakieś komentarze i żeby Was zachęcić, jeszcze bardziej moderatorem strony będzie Michał Adamiak, także nie wiecie, czego się można spodziewać. Super. Nie no, trzymam kciuki.